Dzień dobry, wieczór, witam w takim nietypowym odcinku z Rogue Legacy 2. Widzicie, mam niesamowicie dużo golda. Bazowo chciałem zrobić takie po prostu przejście pod golda, ale to co z tego wyszło, to nie spodziewałem się. Przeszedłem całą pierwszą areę. Wszystko tutaj przeszedłem. Całą drugą. Całą trzecią. I teraz chyba całą czwartą. Tak. Całą czwartą areę też przeszedłem. Do piątej nie mogę się dostać, bo nie mam skilla, który właśnie jest tutaj. Dlatego uznałem, że zamiast zabijać się po prostu i pokazywać wam, bo miałem to pokazać jako architektem, że zabić się i pokazałem później architektem, jak daleko do domu się dojść, ale robimy to. Palace of the Void, the heirloom is silent. Enter the heirloom. Oczywiście. Zrobimy sobie przechodzenie przez Voida. I no. Tam dwie bestie są do pokonania, tam jest boss już od tego znaleziony, ale jeszcze nie odblokowane są drzwi do niego. Your dashes have been upgraded into Void dashes. Okej. Okay. And what about this? Mamy większy też zasięg, widzę tych. O właśnie. Mamy większy zasięg Void Dashy. Okej. Jest to bez wątpienia całkiem interesujące. Zwiększony zasięg Dashy. Tak samo przechodzenie przez te wszystkie te blokady. No powiem tak. Void Dash can pass objects and projectiles. Okej. Okay. No i w końcu możemy rozwalić tych czempionów irytujących. Oj. Może tak to nie, tak to nie. Mogę czasami nawet daszować w ścianę tylko po to, żeby uniknąć tego. Wow. I przez te mogę daszować. Tylko teraz akurat nie zdaszowałem. Ale mogę. No, teraz też nie zdaszowałem. Nie wiem czemu. Visionary. To jest to będę. A. Okej, okay, rozumiem. Jak puszczę, to nie lecę już. He? Ha? Znaczy, ja to muszę jakby dotykać to tylko centralnie. Okej. No dobra. Tu są takie jeszcze ciekawe przejścia. Skomplikowane. Oj. Prawie se. I chyba już będzie koniec. Tak, coś czuję, że to już jest chyba końcóweczka. Dobrze. Mamy Bell. Palace Void Bell. Dash is now Void Dash. Hold Dash to further. And cast path through Void Projectiles. Okej. Okay. Git. Mamy fajne teraz te dasze. I może się pobawimy z tym oto chłopem. Kurczę, no, powiem wam tak. Ja na tych bossach ja po prostu muszę nie mówić. Tego wybaczcie mi, jeżeli będę faktycznie nic nie gadał. Disinfection, I have seen it. Okej. Słyszę coś, jakieś gadanie. To jest to. To było oznaczone jako bestia, jako beast. O, to są też skrzynki. Oho. Dobra.
I co to jest? Wow. Jak rozumiem, ja muszę przechodzić przez te dziury. Ja to nie dam rady tego. Okej. Leather K plus 1. No nie wierzę. Kurczę, ale to będzie wymagające. To będzie wymagające. Ale 34 tysiące. Dobra, wiesz to, wywalaj. Potrzebuję czempiona, który ma bardzo dużo HP. Low HP, great mana, average health, good mana. Dobra. Tym może mi dużo HP. Co by to kupić? Dobra, mamy 34 tysiące golda. Kupienie full HP dalej pozwoli nam kupienie czegoś nowego. Tego mógł 4 razy mógł kupić, co to jest? Oj. Raz kupię. HP do fulla. To mógłbym zwiększenie obrażeń, mógłbym 5 razy kupić. To mogę kupić, żeby tu się rozwinęły te boczne elementy. Ale to chyba nic ciekawego. Astromancers. To nie jest nic dla mnie ciekawego. No to nie wiem, chyba damage pójdziemy sobie full. Full damage, czy może armor? Oj, armor, tak 4 razy, to powiem wam tak. Brzmi ciekawie. Chyba armor pójdziemy. Proszę bardzo. Mamy teraz super jumpa środkowo. Mamy teraz tak, tak. Mamy teraz wszystko super, nie? Super jumpa, super tego. Pokażmy tego, jak tam poszła mi knowledge dla... Dragon... Nie, to był... Duel? Nie. Valkyrie? Valkyria, o! Piąty level Valkyrie, dzięki jednemu przebiegowi. Equipment Wave. Teraz jesteśmy duelistem, mamy Dexterity. Dobra. Tu są nowiutkie rzeczy. Sanguine Helm, to też zdobyłem. Sanguine Helm nic nie zmienia? Jest gorszy. Aha. Ciekawe. Warden Sigil. Ten jest gorszy. Ten jest najlepszy. No, leder ten cape'a można kupić i ulepszyć. Nie wiem, czy taki sens. To można nie było lepszy, mieć wtedy tego. Ale nie, takie, to powiem tak, na razie to są takie słabe raczej. A tutaj też zdobyłem jakąś tego. Runę jakąś średnią, o. To taka mech runa. Dobra. Pani na razie always. Teraz to, czekajcie. Dobra, no jest przecież ciekawy. Mam 400 HP. Wierzę, że nam się uda. W końcu nie zwiększyłem damage'u naszego, szkoda. Ale jednak HP jest ważne. Szczególnie na to, co teraz chcę zrobić. Tu. Stygian Study. Dobra. Dobra, to wywalone w te. Coiny. Chociaż i tak je pozbieram. Chociaż i tak za nie nic nie kupię. Dobra. Trzeba się skupić. O kurczę, niedobrze. Mogę teoretycznie sobie poczekać i poprzemyśleć o moje zachowanie. Dobrze. Tak logicznie to trzeba po prostu rozgrywać.
Aha, ja to muszę po prostu teraz rozwalić jeszcze dodatkowo. Dobra. Wydaje mi się, że jakbym to jak to atakuje, to chyba częściej to wypuszcza te. Oczywiście muszę te powypuszczam tysiące. Bardzo prosty ten Void Beast. Go. No właśnie. Void Beast defeated. Nie wierzę, znowu simple start. Dobra, weźmy stąd. Aha, ja muszę zawrócić, nie. O, widzicie? I muszę jeszcze rozwalić tego drugiego Beasta. Bo są dwaj. Są dwoje. Ich jest dwójka. Dwójka. No. Drugi jest ten oto. Tutaj był. Nie, to o, ty. Chyba ostatni teleport, jaki był do wybrania, to akurat był ten. Tu są strażnicy. Ale powiedzmy, że tym razem sobie ich pominiemy. O, co? Już? Nie spodziewałem się. A kurde. Aj, tylko jak używam tych wszystkich skilli. Nawet nie najgorszy ten bohater na. Na to, na takie. Dobra. Dobra, jeden padł. Bardzo proste. A! Zginąłem, naprawdę! Zostało mi. Ajajaj. Bardzo proste, ale nie, proste jest bardzo. Bardzo proste. Teraz już przestałem wierzyć tym asasynom. Ale weź asasinkę mi, weź mi asasina. Jak mnie des asasin. Hej. Cześć, cześć, mamy tego. To jest ten fajny skill, ja lubię go. Hyper Colocution. Że bazowo mamy mniej HP. Inaczej. Mamy HP. Jak dostajemy obrażenia, to zmniejsza się nasze maksymalne HP. Ale nasze HP, które. No, się regeneruje po prostu, no. Pewnie wiecie, jak to działa, bo już nie raz, nie dwa mieliśmy to. Nie muszę wszystkich rzeczy tłumaczyć w tej grze w sumie. Nie wiem, jak to zawsze mam takie poczucie, że powinien tłumaczyć różne mechaniki, a w większości często. Osoby, które oglądają te filmy, wiedzą o danej grze więcej niż ja, więc nie wiem, czy jest taki sens tego tłumaczenia wszystkiego. No. Dobra, to jest atak, którego nie cierpię. Nie podoba mi się w ogóle. Ale. Jest jakoś tak naprawdę strasznie proste. No właśnie od tego dostaję obrażenia najczęściej. Serio? Taki banalny boss. Znaczy ten Void Beast taki banalny. Kolejny Simple Star, bo poprzednio odblokowaliśmy innych. No i fajnie, teraz otwarte to jest. Zobaczymy, jak wygląda czwarty boss. Znaczy nie mam zamiaru go rozwalać. Bo wątpię, że jest tym razem taka szansa. Ale nie, asasyn jednak fajny, asasyn fajny. Tutaj.
Mamy 302 HP, mamy jedną z najlepszych tych traitów na bossów, czyli to Hypergolation? Okej. Okay. Ezuar Enoch, The False Scholar. Dobra. O ile ty masz HP? Panie, jedzie, chwyca. O kurde. Dobra. Ty. Bo jest jedna taka rzecz, która mi nie pasuje. Wydaje się on na razie niewiarygodnie słaby. Tak właśnie zadziwiająco się słaby wydaje ten boss. Mi w nim to nie pasuje. Oj, no tutaj tam odstrzały. Nie każdy nauczyć się troszkę jego ataków. Pierwszy raz do niego podchodzę, także no. Właśnie. Wzięliśmy pół HP mu. Oj, zapomniałem, no tak. Przez te wtedy nie mogę przelatywać z tego. To po prostu muszę rozwalać. Przez te kuleczki mogę sobie przelatywać. Oj, tutaj, to jest faktycznie, to jest game changing. No właśnie. Ta łuna taka. Ona tu może, ona jest tutaj taka bardzo, bardzo potężna. Kurczę, mi się już. Troszeczkę mylą klawisze na klawiaturze. Problemy pewnego rodzaju. O, mój skill potrafił rozwalać te. Ty! Nie gadajcie, że rozwaliłem bossa za pierwszym razem. Dobra. Jednak jestem potężny. Albo ten boss był wyjątkowo słaby. Albo ten Hypergolation było tak... A! Wiedziałem! Bo ten boss był zbyt prosty, się wydawał. Niemożliwe, żeby tak prosty boss był bossem czwartym. Dobra. A, ja mogę tak robić. A w ogóle nie może we mnie wtrapić. Oj. Dobra. Dobra, faktycznie już... Już mi coś nie pasowało właśnie z tym bossem. Za prosty był ten boss. To teraz jest jasne, dlaczego był za prosty. Bo po prostu to nie był prawdziwy boss. Możemy zobaczyć tym. Dobra, jak mamy 18 minut, to jeszcze spróbuję go kilka razy walnąć. Chociaż wydaje mi się, że na razie chyba nie damy rady. Nie! Dlaczego? Bo... Nie! Idę się zabić tym czempionem. Nie chcę tego. Nie mogę jakoś, nie wiem, retire champion? Mogę chyba, jak wejdę do zamku. Nie cierpię, nie chcę mieć tego walonego dashowania. To jest najgorsze, co może być. Dashowanie w każdym kierunku. To jest useless. Useless. Retire champion. Retire hero. Wywalaj. Ktoś inny. To nie. Tak to nie. Tak to się nie bawimy. Ty możesz być fajna, Valkyria. Ja Valkyrią ta poprzednio teraz była Valkyria chyba, nie? Teraz. Nie, to była asasyna, ale Valkyria z Gita. Breaking King Restores Mana, okej. Okay. 400 HP. 32 armora. No wygląda to jak coś, co mogłoby pokonać czwartego bossa. Chociaż to Hypergolation to jest w ogóle jakiś super potężny skill, naprawdę mi się bardzo podoba. O, jest. Kurczę, jakby boss została w tej formie, w swojej true formie. To byłoby fajne. Dobra. Już!
Ty weź się tam. Nie przesadzaj z tymi skillami. Dobra. Ale nie, naprawdę, jakoś tak bardzo szybko dostaje w łeb. Ten boss. Teraz jest chyba najgorszy atak. Bardzo dużo pocisków jest. No i właśnie na koniec, ja muszę się nauczyć technikę tego ostatniego strzału. No dobra, no to aż tak dużo ja też nie biję niestety. Jeszcze dlatego, że ja nie jestem do końca postacią, która bije demek, też taki ekstremalnie wysoki. Oczywiście, Valkyria jest całkiem okej. Ale jednak są postacie, które biją większy damage. Nie oszukujmy się. Są postacie, które biją więcej damage'u. Dobra. Od razu odpalę te dwa pociski. No. Musisz tam. Dobra. O, ten teraz chyba więcej pocisków też wypuszcza. To jest proste. To już się nauczyłem unikać chociaż tego. Teraz będzie chyba ten strzał, czy nie? Ta. Teraz będzie strzał, ok. A już myślałem, że rozwalę te. Wow. No. Ja szczerze powiem, na co liczę, że jego true forma jest w istocie słabsza niż ta obecna. No. Bo nie wydałeś jakoś silny tą skrzynką. Aż też dlatego, że bardzo krótko z nim walczyłem. No, trzymałem już, jakby co trzymałem, e? Nie wiem, czy on mnie zaliczyło. No i tutaj. No nie, ale zaraz padłem. No niestety. Dobra, już wiem, że to jest podruba. To jest moment, w którym można zadać mu naprawdę spory damage. No i oczywiście dołem trzeba się położyć dołem, a nie górą, kiedy on skacze, no. Dołem. Ten się wydaje jest silny. Na tego nie ma szans, żeby ten dał radę. Low health. Czemu to masz low health? Przecież ty jesteś jakimś walonym rodzinem, ty powinieneś. Dobra, w sumie. Charismatic, co to robi? 50% gold discount. Ripon applies combo. HP mamy mało. Damage mam nadzieję, że bijemy spory. Ostatni raz spróbujemy. Jak nie, to po prostu zrobię kolejny run po Colda i pójdziemy typowo pod damage. Ale na wale zrobię z takie ulepszenia damage'u, że nikt nie będzie mógł mi stawić czoło. Że bossa to wiecie, bossa to będzie tak, pyk i już bossa nie ma, nie? Taki damage będzie. Bo już tam te HP to już jest okej, okay, ono jest spoko, daje, pozwala mi przeżyć. Teraz chodzi tylko... O kurde, dobra. No to se tak, to se teraz to se zrobiłem. No to nie, no to teraz to będzie 100% wygrana. Teraz to 100%, na 100% wygra. Na miliard nawet. Tak mi dobrze poszło. No nie, no tak mi dobrze idzie tym postaciom. Oj, oj, ale mi się super idzie. Oj, naprawdę. To jest mistrzostwo świata po prostu. Widać umiejętności. No. Widać umiejętności po prostu. Ten boss, dlatego bossa nie opłaca się grać postaciami, które bardzo wolno atakują po prostu. Bo jak ja atakuję, w tym momencie ja nie mogę się ruszać. Patrzcie to w ogóle. Nie. Jeszcze raz, jeszcze inny.
Ten, duelizm może być. Albo ty. To jest super, ale to jest maga. Maga nie cierpi, on nic nie bije. Dobra, dawaj duelista. Czy duelizm ma jakiekolwiek szanse? Nie wiem, wątpię, ale zobaczymy. Dobra, lecimy. Ostatnia próba. Chyba, że pójdzie naprawdę tak bardzo źle, że... Nie wiem, w sumie dobra, ostatnia już, ostatnia. Dobra. Pyk. No, kurczę, będzie czwarty boss, jeżeli byśmy go rozwalili. Czwarty boss. Z siedmiu. To będzie ponad połowa. Oj nie, dobra. Dobra. Uwaga i teraz na koniec. Pyk. Przygotowane. Dobra. Oj. Dobra. Uwaga, i teraz na koniec. No, dobra, może nie na koniec już. To jest okej. Gunslinger jest całkiem not bad. I na tę gnidę będzie też okej. Oj! Zeszły pod rynek, jak to się mówi. Idealnie. Ważne jest też, żeby sobie odcinać tak mało ważne miejsca. Jak już on robi to odcięcie. Bo jakoś za bardzo nie psuć życia. O! Jestem idealnie. A przecież trafiłem w to, halo. Teraz udało się troszeczkę tego bossa poatakować jednak. No. Nie wierzę w to. Też bym dużo więcej zadał obrażeń, gdybym atakował go spellami. Dobra. Ja nie mogę, zostało mi 18 HP. Powinien mieć to jakieś leczenie na koniec. Nie ma szans. Nie ma szans. 18 HP. Static spikes, useless. Great health and mana. Weteran plus 5 damage crit chance. Ile masz HP? 450? Mistrz wyliczyłem idealnie ile ma HP. Dobra, no będziemy próbować następnym odcinku może tym. A jak nie to po prostu będę znowu robił rana po Colda. Ale na ten odcinek to było na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych. No i cześć.